Dobrze, kolejne pytanie od internauty. Oluś znowu pyta. Może to, że jest do ciebie. Czy tak jesteś, się zwraca. To nie ja, to nie ja. Proszę. Czy jesteś osobą wierzącą? Jestem osobą wierzącą, ale bez nazwy Boga swojego. W sensie można powiedzieć, to jest jakiś tam agnostycyzm, ale może nie do końca też. Na pewno nie jest to ateizm, gdyż jakby wierzę w to, że Bóg w formie jakiejś takiej bardziej energii i istnieje. Natomiast oczywiście nie krytykuję wyznań, natomiast ja osobiście przeszłam przez różne takie jakieś tam ruchy w rodzinie i buddyjskie, i katolickie, i krysznowskie obiady, zjadłam ich dużo i się napatrzyłam i tak dalej. W żadnej nie znalazłaś nic? To nie jest to, że nie znalazłam, jakby uważam, że Jezus i Siddhartha i cała rzesza proroków na pewno była bardzo fajnymi ludźmi. Natomiast nie przywiązuję się zupełnie do tego, że muszę zjeść opłatek albo powiedzieć księdzu, że miałam nieczyste myśli. Także tak. No, jakby wykorzystuję swoją wiedzę na tematy duchowe na tyle, na ile czuję, że jej potrzebuję. Na przykład, jeżeli czuję się jakaś po prostu już totalnie zamotana, nie wiem, telewizją, głupotami, głupimi gazetami i tak dalej, to wiem, że po prostu muszę wyłączyć telewizor, zamknąć oczy i po prostu przez chwilę na przykład pomedytować. A jeżeli jest dobrze i czuję po prostu, no ostatnio na przykład czuję się naprawdę świetnie i uważam, że coś po prostu daje mi bardzo dużo energii, bo w końcu totalnie robię to, co chcę i po prostu jadę samochodem i czuję mrowienie i uśmiecham do świata, więc myślę, że jest we mnie dużo wiary. Jakby czuję ten palec boski w tym mrowieniu. Kolejne pytanie od internauty. Pedantka czy bałaganiara? Z ryby bardziej, można tak powiedzieć. A od kiedy jesteś mamą, nie zrobiłaś się pedantką? Trochę tak. Znaczy mam w ogóle jakby takie szały lekkie, ale to mi się wydaje, że to jest taka leciutka nerwica. Ale taka leciutka, bo nie obgryzam sobie paznokci i różnych tam rzeczy sobie, nie wiem, nie mam jakichś tików. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przemeblowania, robię je naprawdę raz w miesiącu i to grube, takie totalne, łącznie z przesuwaniem pianina, które już jest tak rozstrojone strasznie. Ale sprzątanie uspokaja cię? Masz coś takiego, że jak się denerwujesz, to jak sobie poczyścisz blaty, to od razu lepiej? Tak. Bo ja tak mam. Poczyszczę blacik. Blacik musi być czysty, bo nie znasz dnia ani godziny. No właśnie. Kolejny internauta pyta, czy zrobiłabyś sobie operację plastyczną? Chyba, że już jakąś zrobiłaś. Nie, chyba. Chyba bym sobie nie robiła w ogóle jakoś. Pomimo, że lubię chirurgów, to nie wiem, czy bym chciała jakieś operacje mieć jeszcze w życiu. Chyba nie. Ale nie masz tak, że myślisz, patrzysz w lustro i myślisz, och, za parę lat tutaj... Tu bym se odciągnęła, może na parę lat. Bo to wiem, że to już tak genetycznie tu mi się tak nazbiera, jak Olaksemu. Ale z zasady jesteś przeciwnikiem operacji, czy nie, dopuszczasz taką możliwość? Ja w ogóle uważam, że każdy człowiek ma swoje jakby drogi do szczęścia i spokoju i tak dalej. Jeżeli komuś po prostu zrobienie nosa odmieni w ogóle patrzenie na świat i wartość siebie i tak dalej, to ja tam bym sobie robiła ten nos. Natomiast ja mam długi, szpakowaty, ale czuję, że on jest akceptowany na świecie. Że jest po coś, tak? Tak. I... Spoko.